Dzień dobry, nazywam się Wojciech Paszkowski, jestem mieszkańcem Siennej, małej wioski w gminie Stronie Śląskie w Kotlinie Kłodzkiej. Działania strażnicze dla mnie są uczestnictwem w samorządzie, bo nasz udział nie powinien polegać tylko na tym, że bierzemy udział w wyborach, ale również na tym, że my kontrolujemy tych, których wybraliśmy, czy oni robią to, powiedzmy, do czego są zobowiązani. To jest dla mnie udział w pewnym sensie w rządzeniu, w samorządzeniu. To jest ta kontrola społeczna. Taka jest ta idea naszego społeczeństwa obywatelskiego, że ludzie się angażują w różnej formie. Tak, spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś nagle zaczął protestować przeciwko postawieniu słupa, czy anteny, powiedzmy, telefonii komórkowej i był oburzony, że nic o tym nie wie, nikt nic nie wie. Na co ja powiedziałem, zbierał podpisy. Ja o tym wiedziałem, bo ja chodziłem na sesję, to była mowa i tak dalej. Jak to się nie interesuje, to nie wie. No. Może być, nieobecni się nie liczą. Trochę na zasadzie tych problemów, które miałem z urzędami. Dzięki temu, że trochę miałem więcej czasu, bo to już wszedłem trochę bardziej w to strażnictwo i zająłem się również sprawami gminy, powiedzmy, jako takie, to co dotyczyło nie tylko mnie jako konkretnego obywatela, ale również jako zwykłego mieszkańca gminy, co dotyczyło to i powiedzmy porządku w gminie na przykład. Takie proste sprawy, no ale trzeba było walczyć o wszystko i myślę, że w tych małych sprawach, nie tylko w małych, jakieś sukcesy się odnosiło. Ze strażnictwem w poważniejszej formie związany jestem od roku 2000, powiedzmy. I to wiązało się z moimi problemami tutaj w kontaktach z gminą, z powiatem, z powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego. I tam, mając problemy z uzyskaniem pewnych informacji, zacząłem się, że tak powiem, ich domagać. Na początku były problemy nawet z uzyskaniem protokołów z sesji rady. Potem walczyliśmy to, że w tej chwili te protokoły już od dawna są w BIP-ie, a w tej chwili nawet pełne nagrania z sesji też pojawiły się w BIP-ie, mimo że gmina broniła się, można powiedzieć, rękoma i nogami przed udostępnieniem mi nagrań z sesji, które posiadała, ale twierdząc, że to nie jest informacja publiczna i tego nie udostępnia. Jedynym nośnikiem tej informacji jest protokół, który oczywiście jest tylko częścią tego, co się faktycznie na sali dzieje. Trzeba mieć to źródło informacji. Dla mnie w dużej mierze tym źródłem, albo podstawowym źródłem informacji było właśnie uczestniczenie w posiedzeniach rady. Na sesji burmistrz kiedyś powiedział coś takiego, że zamówiliśmy ekspertyzę dotyczącą tutaj urbanistyki na terenie naszej gminy gdzieś tam i zapłaciliśmy tam kilkanaście tysięcy złotych za to. I to mi wpadło w ucho i ja natychmiast poprosiłem o tą ekspertyzę, za którą gmina zapłaciła, a więc była to niewątpliwie informacja publiczna. I potem, no może być, szermowałem tą analizą, która była krytyczna w stosunku do tego, co się, tych planów zagospodarowania, które tutaj się pojawiały. I taka jako ciekawostka, to ani radni, ani komisja nawet ta infrastruktury, która powinna, oni w ogóle nawet nie wiedzieli o tym, że coś takiego istnieje. Jawność w naszej gminie jest, tak powiem, najgorsza i to jest efekt na pewno naszego działania. Na początku było naprawdę bardzo źle, a przez wieloletnią praktykę, to znaczy wyciąganie tych informacji, żądanie pewnych rzeczy i doprowadziliśmy do tego, że ten problem przynajmniej w naszej gminie został, no powiedzmy sobie, rozwiązany. Z drugiej strony trzeba sobie zdawać sprawę, że to wymaga od nas pewnych jakichś poświęceń, nawet typu przede wszystkim czasu na przykład, bo nic się nie dzieje zupełnie za darmo, a więc to ta działalność obywatelska daje pewne satysfakcje, ale z drugiej strony wymaga też jednak naszej pracy, to znaczy, że nic się nie dzieje samo. Zawsze mnie interesowało to, co dzieje się wokół mnie, nie tylko bezpośrednio mnie dotyczące. I również dla mnie istotne jest to,
co po nas zostanie. I to jest też istotne, żebyśmy szanowali to i zachowywali to środowisko, powiedzmy, czy krajobraz na przyszłość. Ja znam taką wypowiedź naszego burmistrza, że jak ktoś zapytał, jak tam, co to tam być dalej, jak to będzie wyglądało za 25 lat, to 25 lat to już nas nie będzie, co nas to powie. Takie jest podejście w tym sensie, że istotne jest to, co się dzieje w tej chwili. W tej chwili jest napływ jakiś kapitału, powiedzmy sobie. Wiadomo, że jak jest napływ kapitału, to można na tym skorzystać. To jest bardzo krótkowzroczne, to jest po nas chociażby podobnie, tak to trochę wygląda. Nie ma tego myślenia perspektywicznego, że żyjemy nie tylko dla siebie, ale również dla przyszłych pokoleń. Odwiedziła mnie Agnieszka na zaproszenie Sieci Obywatelskiej. Przeprowadziliśmy ponadgodzinną rozmowę, opowiedziała mi o mojej działalności, o sukcesach, o porażkach. No i to ją zainspirowało.